Temat oświaty, a konkretnie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, zdominował ostatnią sesję Rady Miasta Tarnobrzega. Po burzliwej dyskusji radni przyjęli projekt reorganizacji tarnobrzeskiej oświaty. Projekt, nad którym dyskutowali radni, zakłada włączenie gimnazjum nr 2 mieszczącego się przy ulicy Kopernika do szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Wyspiańskiego i zorganizowanie zajęć połączonej szkoły w dwóch budynkach. Zgodnie z nim gimnazjum nr 1 przy ulicy Jachowicza ma z kolei zostać włączone do szkoły podstawowej nr 3 przy ulicy Kochanowskiego, natomiast gimnazjum nr 3 przy ulicy Dekutowskiego do szkoły podstawowej nr 10 mieszczącej się przy ulicy Dąbrowskiej. Według przedstawionego pomysłu zespół szkół ponad gimnazjalnych nr 2 ma zostać przeniesiony z budynku gimnazjum nr 2 do gimnazjum nr 1. Opuszczone przez rolnika mury ma z kolei zagospodarować zespół szkół specjalnych. W trakcie obrad pojawiły się jednak propozycje nowych rozwiązań. Proponuję dokonać innych włączeń. I tak, bez zmian dokonujemy włączenia gimnazjum nr 1 do szkoły podstawowej nr 3. Uważam, iż gimnazjum nr 1 byłoby świetnym zapleczem liceum ogólnokształcącego. Proponuję również włączenie gimnazjum nr 2 do szkoły podstawowej nr 10. Na koniec proponuję włączyć właśnie to gimnazjum nr 3 do szkoły podstawowej, ponieważ nadwyżka tych 9 klas sprawia, że musimy tutaj jako radni zadbać o jak najlepsze warunki nauki dla uczniów szkoły podstawowej nr 4. I taką możliwość daje nam budynek gimnazjum nr 3. Swój pomysł na zagospodarowanie budynku gimnazjum nr 1 zgłosili również pracujący tu nauczyciele. Naszą propozycją w obliczu reformy jest przekształcenie naszej placówki w obwodową szkołę podstawową z naborem do pierwszej, ale nie tylko, czwartych, siódmych klas, a może i innych oddziałów. Przemawia za tym wiele argumentów. Szkoła podstawowa będzie kontynuowała rozpoczętą w tym miejscu XIX-wieczną tradycję kształcenia powszechnego w Tarnobrzegu. Do zaproponowanych nowych koncepcji odniosła się Jolanta Kociuba, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury oraz Andrzej Rzeszut z firmy Vulcan, która także pracowała przy tworzeniu koncepcji reorganizacji tarnobrzeskiej oświaty. Nie wiem, jak tu się chcecie dogadać Państwo, bo z kolei gimnazjum nr 1 w koncepcji pani radnej ma być zapleczem liceum, a w koncepcji swojej ma być podstawówką. Jeżeli gimnazjum nr 1 zostanie podstawówką, to rolnika nie zabierzemy w przyszłości z gimnazjum nr 2 i tam nie będzie podstawówki. Miasto pójdzie w tamtą stronę się rozwijać, bo tam będą bloki, ale dzieci będą wożone do gimnazjum nr 1, to znaczy do podstawówki nr 1. Takie zmiany, które proponujecie, dla mnie tą koncepcję rozkładają na łopatki. Ona po prostu nie ma sensu, bo sypie się wszystko. To jest system naczyń połączonych i jeżeli ma to wyjść i nikomu się krzywda nie ma stać, to naprawdę długo zastanawialiśmy się nad tym. Ja się upieram przy tej koncepcji, bo uważam, że ona jest najlepsza dla nauczycieli. Analizowaliśmy bardzo dokładnie wszystkie te elementy i tak pokrótce, proszę Państwa. Połączenie szkoły podstawowej nr 4 z gimnazjum nr 3 odrzuciliśmy z tego prostego powodu, że w roku szkolnym 2017 na 2018 to połączenie nic nie da. To znaczy będzie w obu tych szkołach, czy w obu tych budynkach więcej oddziałów niż sal. Czyli idea, która temu miałaby przyświecać, idea likwidacji dwuzmianowości, zwyczajnie się nie uda. Utworzenie nowej szkoły podstawowej, no oczywiście to by było bardzo dobre rozwiązanie, ale pod kilkoma warunkami. Pierwszy podstawowy warunek jest taki, żeby byli na to uczniowie. Prognozy demograficzne są jakie są. Tych uczniów zwyczajnie w mieście Tarnobrzeg póki co nie ma. Ostatecznie radni skupili się na koncepcji zaproponowanej przez władze miasta. Dyskusje na temat oświaty były długie, trudne i pełne emocji. Nie zabrakło również osobistych wycieczek i kłótni. Myślę, że ten przedstawiony projekt jest najlepszym projektem, który realizuje założone
uniknięcie zwolnień wśród nauczycieli wygaszanych gimnazjów. I będę tego projektu bronić, bo jest to projekt przemyślany. I w tej chwili myślę jako radna, nie jako nauczyciel, ale też biorę pod uwagę nauczycieli. Nieprzyjęcie tej uchwały może spowodować, że jeżeli nie oszacujemy, nie utworzymy nowej siatki szkół, to automatycznie wygasną gimnazja i z perspektywy budżetu miasta oczywiście będzie to idealne rozwiązanie, bo wygasną nam wszystkie gimnazje i nauczyciele zostaną na lodzie. Więc tutaj warto się nad tymi pewnymi kwestiami jeszcze zastanowić. Mamy dwa wyjścia. Debatować nad tym, co zaprezentował w uchwale prezydent wraz z zespołem ludzi mu podległych, czy może w ogóle odrzucić ten projekt uchwały. Są różne rozwiązania i tragicznie się dla pewnych osób skończą. Jestem postawiony pod ścianą, więc nie zagłosuję za tym, bo nie pozwolę na to, bo nie będę stał po tej stronie, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji dramatycznej. Są radni, którzy po prostu widzę, że aż się wyrywają, żeby głosować za i chcą przerwać już dyskusję. Więc najprawdopodobniej ta koncepcja przejdzie. Ja po prostu takich metod nie toleruję. Ja będę głosował przeciwko tej uchwale. Nie było konsultacji, nie było rozmów, nie było podejścia do tego w sposób racjonalny i sposób dający uzasadnić te działania. Po burzliwych rozmowach uchwała została przyjęta. Głosowało za nią 14 radnych. 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona do kuratora oświaty, który w przeciągu 21 dni ma wydać opinię, czy projekt jest zgodny z przepisami prawa.